Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pyszne bułki maślane z makiem. Dla mnie to smak dzieciństwa. Pamiętam, kiedy piekła je babcia i w domu unosił się cudowny zapach pieczonych bułek, a my z siostrą nie mogłyśmy się doczekać, kiedy ostygną, kiedy będzie można je przekroić, posmarować masłem i dżemem. Pamiętam także swoją frustrację, kiedy nie mogłam ulepić pierwszej kształtnej bułki, babcia zawsze musiała je po mnie poprawiać. Paradoksalnie, teraz robię o tym filmik, więc jak widać, wszystkiego można się nauczyć. A co do samych bułek, są bardzo pyszne, gorąco je polecam. Jeśli się skusicie i zechcecie zrobić, to przepis i składniki jak zawsze znajdziecie na www.skutecznie.tv. A teraz pokażę, jak je przyrządzam i do filmiku oraz na stronę. Bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynam od przygotowania rozczynu. Do naczynka dodaję 5 deko drożdży, pół takiej standardowej kostki drożdży piekarskich. Dodaję 1 łyżkę cukru. I zalewam szklanką ciepłego mleka. Mleko ciepłe, ja to sprawdzam w ten sposób, że czysty palec, jeśli nie parzy, to jest w porządku. Nie może być za gorące, bo by zabiło drożdże. Jeśli chodzi o pojemność, to moja szklanka ma pojemność 250 ml. Drożdże rozpuszczam w mleku, nie trzeba zbyt dokładnie, za chwilę to jeszcze będę mieszać, bo teraz dodam mąkę, 6 łyżek, ja dodaję pszenną typu 500. Dokładnie mieszam. Wstawiam do miski, w której za chwilę będę szykować ciasto. I zostawiam pod przykryciem, aż zaczyn ruszy, to znaczy zacznie bąbelkować i rosnąć. No i skoro bułki maślane, to czas na masło. Odmierzam 60 g masła. I roztapiam je. Można tradycyjnie na ogniu lub w mikrofalówce. Masło odstawiam na bok, żeby nieco przestygło, a w tym czasie szybko zajmuję się ciastem, bo widzę, że zaczyn ładnie już ruszył. Przykładam go zatem do miski. I dodaję do niego stopniowo kolejne składniki ciasta. Zaczynam od mąki. 500 g mąki, tym razem pszenna, tortowa. Szczypta soli. No i cukier. Ilość cukru zależy od tego, czy chcemy bułeczki słodkie, czy mniej słodkie. Jeśli słodkie, to łącznie dodaję 6 łyżek cukru, jeśli mniej słodkie, to 3-4 łyżki cukru. Tyle, że trzeba pamiętać, że 1 łyżka cukru została dodana na początku do drożdży. Teraz po prostu uzupełniam cukier do pożądanej ilości. Na koniec 2 całe jajka. I mieszam do połączenia składników. I kiedy się już tak z grubsza połączą, to jest kiedy ciasto zabierze mąkę, to jest zniknie ta jej proszkowata postać. Dodaję przestudzone, roztopione masło. I zagniatam całość na gładkie, sprężyste, miękkie ciasto. Najpierw łyżką, potem tradycyjnie zagniatam dłońmi, na przykład na stolnicy. Ciasto ma być miękkie, sprężyste i dobrze wyrobione. Ja wyrabiam jakieś 2-3 minuty na stolnicy, tak długo, aż będzie miało ładną, gładką konsystencję. Kiedy ciasto jest już gładkie, miękkie, sprężyste i nie lepi się do rąk, zwijam je w kulę, wkładam do miski i zostawiam pod przykryciem do czasu, kiedy podwoi swoją objętość. Po 15-20 minutach ciasto wygląda tak. Przepięknie urosło. Delikatnie je teraz zagniatam lub ubijam, po prostu po to, żeby je odpowietrzyć. No i
mam tu już przygotowaną blachę wyłożoną, w moim przypadku matą silikonową lub po prostu papierem do pieczenia i na tę blachę będę wykładać bułki, które za chwilę będę formować. Ciasto oddzielę na 10 równych części, a następnie formuję okrągłe, maślane bułeczki. Delikatnie je spłaszczam, dlatego że one będą jeszcze rosły. I układam w odstępach na przygotowanej obok blasze. Raz jeszcze powoli. Po prostu zawijam ciasto. Pod spód i kiedy góra bułki osiągnie taką ładną, kulistą, gładką powierzchnię, zlepiam końce ciasta od dołu. Formuję w kulistą bułeczkę i ją spłaszczam. I gotowe. Moje 10 bułek zostawiam teraz ułożone na blasze pod przykryciem. Ja przykrywam je najczęściej ręcznikiem kuchennym i czekam, aż lekko podrosną. Aczkolwiek kiedy się spieszę, korzystam z drugiej metody. Dzisiaj skorzystam właśnie z tego szybkiego wariantu, zatem opowiem jeszcze teraz szybko o tym pierwszym, kiedy bułki rosną pod przykryciem z ręcznika. Kiedy już urosną, zwiększą objętość, oczywiście odkrywam je i smaruję wówczas rozbełtanym jajkiem bądź mlekiem. Posypuję makiem i dopiero wtedy wstawiam do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę jakieś 15 minut, a tak naprawdę tak długo, aż bułki będą rumiane. Zatem moja druga wersja na 15 minut do zamkniętego piekarnika nagrzanego do 50 stopni Celsjusza. No i minęło 15 minut. Zwiększam teraz grzanie do 200 stopni Celsjusza i piekę je, aż będą rumiane. A tak wyglądają po 20 minutach w 200 stopniach Celsjusza. Właściwie to dałam im 20 minut od chwili zwiększenia grzania, czyli w 200 stopniach Celsjusza piekły się troszkę krócej, ale chodzi po prostu o łączny czas pieczenia. I oto efekt. Widać, że pięknie wyrosły, ładnie są zrumienione, w kuchni pachnie naprawdę bardzo przyjemnie. Wyłączam teraz grzanie, wyjmuję bułki i zostawiam je do całkowitego wystygnięcia. Po czym, póki świeże, podaję. No i bułki gotowe. W moim przypadku takie trochę większe, bo takie po prostu lubimy, ale oczywiście można ciasto podzielić na mniejsze porcje i uformować mniejsze bułeczki. Mięciutkie, przyjemne w dotyku, również w zapachu, bo pachną naprawdę przepięknie. Zobaczymy, jak wyglądają w środku. Super zapach. Czas zatem na zwieńczenie dzieła. Masło, dżemik truskawkowy. I pierwszy kęs. Przepyszne. Smak tych bułek chyba zawsze będzie mi się kojarzył z bułkami mojej babci, które w dzieciństwie po prostu uwielbiałam. Mięciutkie, delikatne, puchate i naprawdę bardzo smaczne bułki już gotowe. No ale nie będę przedłużać, bo wszyscy czekamy już na jedzenie. W kuchni pachnie naprawdę przepięknie, bułeczki wyglądają bardzo apetycznie i po prostu nie możemy się już doczekać. Mam nadzieję, że Wam się także spodobają i że zechcecie je zrobić. Gorąco zachęcam, bo są nie tylko proste i szybkie w przygotowaniu, ale także przepyszne. Zatem ja już teraz życzę Wam smacznego, a moje bułki podaję na stół. Smacznego!